Jeszcze do niedawna w Rwandzie, jeśli rodziło się niepełnosprawne dziecko, to rodzina je zabijała albo po prostu ukrywała przez cały czas w domu, bo przynosiło wstyd. Dziecko, które nie słyszy, nie zna głosu swojego taty i swojej mamy. Żyje w świecie ciszy, który nie jest gorszy, ale po prostu inny. A jednak w wielu krajach ludzi głuchych uważa się za gorszych. Dlatego tak ważne jest to, co robią nauczyciele w szkole dla głuchych w Niabichu.